Witajcie kochani, dzisiaj lecimy do Polski, mamy już swoje walizki i będziemy jechać autobusem dzisiaj na lotnisko. Ogólnie wstaliśmy bardzo wcześnie, ja wstałam o 3.40, a Dawid, o której wstałeś? 4.20, ale znowu 4.45. On wstał o 4.20, więc wiecie, chciałabym być chłopakiem, żeby tak sobie pospać jeszcze trochę dłużej. No ale nie, muszę ładnie wyglądać, więc trochę czasu to zajęło mi. My wyszliśmy ostatni, co nie Dawid? Jesteśmy w tyle, bo wszyscy są przed nami. No ale dogonimy ich zaraz. Jest ogólnie 5 rano, 5.30, a już jest tak widno. Jest. Szok. 5.30. Ogólnie to parę osób tutaj jest, kierują tutaj ruchem, więc trochę ludzi chodzi, ale nie wiem po co jest to. Wiecie, czemu tak, czemu tutaj jest takie przejście, to jest coś nowego. Specjalnie tak robią, żeby właśnie ludzie myśleli sobie, że są takie kolejki. Jesteśmy już za bramkami i jesteśmy przy perfumach. Będziemy tutaj zawsze sobie psikać się. Idziemy właśnie do burgera tutaj. Mamy tutaj burgera. Klaudia też je. Niestety nie było mama tych onion rings. Te cebulowe. Nie było. Klaudia tam jest i patrzcie, ona czyta książkę. Oh my god, i patrzcie, jest więcej. Ona czyta więcej niż połowę. Będziemy właśnie teraz wchodzić do samolotu. Zrobiła się ładna pogoda w Irlandii. Wziął mi walizki tutaj. Jesteśmy już kochani w samolocie i czekamy na wylot. Ogólnie to mamy spóźnienie trochę. Ile to? Pół godziny. Pół godziny. Spóźnienie, I hate spóźnienia. Tak, pół godziny już chyba mamy spóźnienia, więc mam nadzieję, że to nas goni. Oczywiście Klaudia tutaj cierpi. Chyba Dawid też cierpi. Bo ogólnie ja zachorowałam. Teraz mam tu bolenie. Dawid też cierpi bardzo. Wszystko ok? O, jest najgorszy los. Jak tak tutaj trzęsie, nie? No, jak ją mam tak robić? Nic nie pomaga. Najpierw powiedz tak, Patrycia. Kochani, my właśnie lądujemy i normalnie to jest jak na karuzeli. On nabiera prędkości, bo chyba bo w górę lecimy teraz. W górę? Tak lądujemy i cały czas spadamy. Spadamy, tylko do góry teraz. Już teraz do góry. Mama się boi. Nie. Lecimy w górę. No, w górę lecimy. Z
spadał i teraz w górę. Coś się tutaj dzieje, ja nie wiem. Ten pilot nadgonił czas nawet o pół godziny, więc ja nie wiem, jak on to zrobił, ale chyba dodał gazu trochę, bo się opóźnił się lot, więc... Ale on leci jak szaleniec. No, jak na karuzeli. Jak, tak. On leci tak jak ty... z mojej mamy. No, szalony chyba, ale ja nie wiem, jak szybko nadgonił. Właśnie lotujemy, trzymać się. Ale nie, ładnie wylądował. Gładko. Gładko wylądował. Wszyscy klaszczą. Właśnie jedziemy autobusem na lotnisko. Jest piękna pogoda, jest 28 stopni w ogóle. Kochani, jesteśmy już właśnie w Polsce. Bezpiecznie dotarliśmy na miejsce. W Katowicach jesteśmy i czekamy właśnie na moją ciocię. Tak. Jest super pogoda po prostu. Patrzcie na to słoneczko. Właśnie jedziemy teraz. A dzień dobry! A kto się przyjeżdża? Cześć, Emilka! Uważaj, bo... Musisz, babcie Emilia, czekaj, powolutku. Cześć, czekaj, no siama, no cześć! Cześć, widzisz? Ciocia już teraz tu jest, no! Mamy tutaj właśnie obiadek. Rafał tutaj zrobił taki obiadek. Pyszny. I wszyscy sobie teraz jemy obiadek. No, to kiedyś tak nie było. Ale dobre, Rafał, no, zrobiłeś. A walizka to jest walizka. Możesz mi proszę zakupować. To są oliwy. Tak Dawid skupiony. Musiał się. Dobra. Dwa. Pewnie chodź ze mną. Patrzcie, kochani, jaki duży basen. Taki duży. Będziemy w nim pływać. Tylko musimy wyczyścić. Teraz, kochani, właśnie idziemy się przywitać z moją drugą ciocią, która mieszka bardzo blisko jednej mojej cioci, więc idziemy na nóżkach. I mam w ogóle zapachy dla mojej cioci, bo moja ciocia uwielbia te zapachy. Więc dlatego... No, one są do szafy. Za ucho mnie podrapie, to popatrzcie, co to w ogóle się tutaj już robi. Mamy fabryka wizytówek. Piękne tutaj wizytówki na 18 od Emilki. Ciocia akurat robi z Rafałem i z Klodzią. No ten faming jest za wielki. Ale no, ładnie. Poczekajcie, bo musimy... O, takie mamy, takie. Policzmy na maski. Ładne rzeczy tutaj są. Takie okwety już.
Ładne. Ładnie to, ale musieli. Fajnie, takie hawajskie. Super. Babcia, wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Babcia, ale spóźnione. Spóźnione, ale dotarło. Klaudia, ty, twój głos jest taki przez tą klimatyzację? Kawkę mówiłam, żeby mogła kupić mi na 18. Na jaką 18? Patrz, ale ja ci dałam kartkę. Tak? Ale to tyś mi dał. A ktoś nie dał. Ładnie. No to do widzenia. Przecież powiedziałaś, że w niedzielę robisz imprezę. Tak? Tak powiedziałaś. Co? Jak wymienię jutro, to masz. Jak dostanę 14, to balujemy, pijemy. Masz jakaś liczna. 13 chyba najpierw. 14, 13 dostanę. Co tu pisze? Aha, i się nie pochwaliłaś. Happy birthday to you. Czytaj, babcia. Jeszcze raz. Happy baby. Baby, może być baby. Dobra. Dla babci Krysi wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, dużo zdrowia, szczęścia i pieniążków. Aż będzie 14. Będzie. Zdrowia i jeszcze raz pieniędzy. Wnuczka Klaudu. Ja mogę nawet Klaudia. Klaudia, którym ja dzwonię. A rentę ma? A rentę ma? I nic. Już się to nie nazywa renta, tylko 14. No ładne się tu. Dobra. Podoba się? No. Podoba mi się, ładne. Jak będziesz miała z 90, to będziesz pamiętała. Bo babcia zawsze skreśla. Co skreśla? Zawsze skreśla ludzi. Tata już skreślona. To teraz Klaudia jest na topie. Była na krawędzi, ale już wyskoczyła. Na krawędzi była. Tak, bo nie odbierała telefon. Ja byłam na krawędzi. Nieważne co byś robiła, zawsze będzie twoja wina. Czy będziesz na krawędzi, czy obok. Właśnie kotek od cioci poleciał i teraz szukamy go. Chodź tutaj, chodź. O, jest tam. I jedziemy właśnie teraz do babci, bo ja i Dawid będziemy właśnie spali u babci tam. Cieszę się, że śpimy z tobą. Właśnie teraz jedziemy windą do babci do... Które to? Trzustkę. Do babci. Zobacz. Na nowe łóżko. Kochani, właśnie tutaj będziemy spać na takim materacu. A babcia będzie sobie tutaj spała. Ja położyłaś się, babcia, jak księżniczka, tak. No, fajnie mi się śpi, powiedz. No, super. Nie będę składać. Kochani, my już kończymy vloga. Znaczy ja kończę mojego vloga. Ponieważ no, ja już jestem na przykład bardzo zmęczona. Ja też. Ja to bym już chciała spać. Ogólnie chciałam powiedzieć, że ten vlog nie będzie taki długi w ogóle, tylko fragmenty takie ważne będę dodawać. No, ale jutro będzie kolejny vlog. Może będzie bardziej taki ciekawszy i dłuższy. Nie wiem, zobaczymy, bo jeszcze nie mam takich dużych planów na jutro, więc zobaczymy. Widzimy się w następnym vlogu. Pa! Pa!